Cześć, cześć, witamy na kanale. Dzisiaj z naszej serii pomysł na weekend, wyjazd na zamek w Grodzcu. Od nas nie jest to daleko, bo mamy około godzinki drogi. Właśnie zamek już widać na tamtej górze powulkanicznej. Bardzo ładne miejsce malownicze, warto zwiedzić, zachęcamy. Jakbyście byli tu w okolicy na Dolnym Śląsku, w okolicach Bolesławca, Legnicy, Lwówka, Jeleniej Góry, no to bardzo, bardzo, bardzo ciekawe miejsce. I będziemy dzisiaj najprawdopodobniej zwiedzać zamek. Hejka, może niektórzy nie wiedzą, ale mamy nowego członka w rodzinie. Jest to Foxy, rasa Chihuahua i jest już od nas od miesiąca. Na pewno nagramy jeszcze o nim osobny filmik. Ma 4 miesiące i jest mega słodkim słodziakiem, także dzisiaj wybieramy się też z nim na wycieczkę. Na razie sobie słodko śpi. Niestety dzisiaj jest już 3 września i niestety jutro idziemy do szkoły, także no niestety, ale jeśli wy cieszycie się, że wracacie do szkoły, to dajcie łapkę w górę i subskrybujcie nasz kanał, po więcej takich ciekawych wycieczek. Mamy nadzieję, że nasze filmiki Wam się podobają i zachęcamy do zasubskrybowania naszego kanału, także dziękujemy za oglądanie i przechodzimy już do kolejnego etapu wycieczki. Cześć, żeby zwiedzić zamek można podjechać do samej góry, jest parking wyżej, nie trzeba stawać gdzieś tam na dole. No i właśnie tutaj, to jest ten parking. Pierwszy jest tu na dole, a drugi jest u góry na podzamczu. Można tam spróbować stanąć, my je spróbujemy na samej górze, nie chce nam się iść tędy. Jest kawałek, dzwoniliśmy na recepcję na zamek. Pani powiedziała, że możemy na górę podjechać, no to jedziemy. Ale trzeba było się zapytać z pieskiem, czy można? Ja byłam na tym zamku z 15 lat temu i z 20 lat temu, może więcej nawet. Więcej. Z 20. Czy tu mu zjadę? No tam chyba na tym dolnym bardziej. Także... Dawno nie byliśmy, mimo że blisko, ale jakoś nie przyciągało nas to. I tu widzicie, droga wąska, trzeba zjeżdżać co jakiś czas. Tutaj są bariery. Trąbniemy, że jedziemy. Przestań. Ja sobie. Piotrek, przestań. No co? Pojechałam tu rowerem. 35 km. Jedź. W jedną stronę, razy dwa to było 70. To był taki wyczyn, że później tydzień to się na rower nie chciało patrzeć. No, ale chęci były. Za 150 metrów miejsce docelowe będzie po lewej stronie. Ten zamek jest na takim bardzo, bardzo wzgórzu. Tak, tu się na pewno nie miniecie, no bo gdzieby. Takiej opcji nie ma. Jak to może być w dwa kierunki? Może w tą stronę nie można wjeżdżać, Piotrek? To się chyba nie miniemy, co? Jeszcze w moją stronę możesz. Jeszcze patrz do rampy, ile masz. Jeszcze masz daleko do rampy. W tą stronę, do mnie. Dawaj, do mnie. Piotrek, widzisz, ile jeszcze masz do rampy? Będę się pchał na rampę. I już jesteśmy na górze. Faktycznie tu jest parking, jest po lewej stronie. Ale droga fatalna. Parking 50 metrów. Tu się wjeżdża? No. Cofaj do tyłu, niech ci ludzie zajdą. Patrz, czy coś tam jest. A nie idą jak kurna święte krowy. No. Ale czada man. Wjeżdżamy, słuchajcie, w taką tą. Jedź, tata, z życiem, dziecko. Na lewo proponuję. Na prawo mokro.
Tam jest koło tego samochodziku, tam. Ładne miejsce. Proszę tam zaparkować. Na trawce, po lewo. A tu się zrobiło to duże, do ludzi pełno. No a co ty myślisz, ludzie jeżdżą z wiedzą. Ładnie? Podoba się? Zobaczymy, jak to wygląda po 15 latach, tak? Bo to taka sama sytuacja, że u pani nie przeszło, u mnie zatwierdziło, a kasę ściągnęło. Patrz Natalka tutaj, jaki ten stara rzeźba. Z zamku widzisz ozdoby takie, jakieś stare wiadro. Gdzie? A tu. Szkło. Szkło. Nie można dotykać, co nie? Różne ozdoby, gzymsy widzę. A to prawda, że nie można dotykać? No nie powinno się dotykać, no. Co? Co jest? A to jakieś takie rzeczy z piaskowca, ale rzeźby. To za maska. A tak można coś tam wejść? Nie, lepiej nie. A po co tam będziesz szedł? Nie dobierz. Tam będziemy mogli pójść jeszcze. Thank you.
Fajne jest to, że można te rzeczy dotykać, co nie? Że można patrzeć, oglądać, przeglądać, tak patrzeć, co to jest. A nie, że na przykład są za gablotem, tylko patrzysz. To dzieci nie interesuje, a tak dziecko może dotknąć, zobaczyć, z czego jest to zrobione, czy coś. To się właśnie ten nazywa muzeum, a nie ten. Tak? No. No, chodź, poza zwiedzanie będzie. Natala, wołaj mamę, bo za 5 minut tamten. Mama, coś! Byli leworęczni i dlatego zbudowano pod siebie. Ale to ma sens po prostu, tak? Bo się wysypowano na górę. Więc dla tych broniących się. Byłem w toaletce. Szanowni Państwo, jesteśmy na tak zwanym łączniku między Starą Wieżą a Pałacem. Takich ciekawostek stąd, to jest przede wszystkim widok jest wspaniały. Szczególnie między tutaj, w tym miejscu, gdzie ja stoję, między kominem a tym świerkiem, pole wcina się w las, takie wzniesienie jest. To jest właśnie mniejsza góra. To jest też wulkan, z tym, że tam jeszcze zachowany jest XIX-wieczny kamieniołom, tylko że no, tak raczej by nie proponował, żeby samemu się tam wyprawiać, bo ciężko go znaleźć, można się nachodzić i nie można go znaleźć za bardzo. Ale widok jest przepiękny, nieduży, ale takie ogromne słupy bazaltowe od dołu do samej góry, jeszcze mocno zarodowane, ponieważ dołem są wielkie, ogromne, im bliżej powierzchni, tym bardziej drobniejsze, łącznie z tym, że około metra pod ziemią taka drobna kostka jest, że można... To specjalna procesja trwa i tam takich nieszczęśników po prostu wieszano. Takiego rozwiązania się nie było. Tu była zwykła ściana czy okno nawet, to tam były pomieszczenia książęce, ale na zaadoptowania właśnie na kaplicę zastosował właśnie takie rozwiązanie techniczne, zresztą pozwolnięte na zamku w choiniku, że można było taki wykup zrobić ogromny i tam jest umieszczony ołtarz, żeby nie zmniejszał tego niedużego pomieszczenia jako kaplicy. Przechodzimy na drugą z kaszelnicze, można sobie zobaczyć.
przejściu. Ale można było zaraz. I kibelek. Tam był. A tamten był taki z boku. Tutaj wyczekamy chwileczkę. Kawałek. Bardzo dobra akustyka. Siedziska. Patrz, jakie stroje. Natala tu. Upadł i leży. Ta pizza, jak już wcześniej wspominałem, była wcześniej jakby też... Bruno, co ty pijesz? Kto ci dał? Ktoś na pewno. A to można tak? Ale to jest o! Thank you.
Thank you.